W ciągu zaledwie kilku tygodni popularny format Pytanie na śniadanie zmienił się nie do poznania. Najpierw, ku ogromnemu zdziwieniu wszystkich skupionych wokół popularnej śniadaniówki, z programem pożegnała się Ida Nowakowska i Małgorzata Obczowska. Miejsce słynnych prezenterek szybko zajęły nazwiska wcześniej kojarzone z konkurencyjnymi stacjami. Znana widzom Polsatu Joanna Górska oraz były gospodarz Dzień Dobry TVN, Robert Stokinger. Do gospodarzy porannego pasma dołączyli także Claudia Carlos i Robert Elgendy. Gdy już wydawało się, że na tym zakończą się roszady, media zelektryzowały doniesienia o zwolnieniu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Ostatnio swój debiut w pytaniu na śniadanie zaliczyła także Katarzyna Dowbor, która wystąpiła u boku Filipa Antonowicza. Niestety nowi prowadzący nie uniknęli kilku zaskakujących wpadek, w związku z tym w sieci natychmiast pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy na temat duetu gospodarzy PNŚ. Ta para to porażka, kompletnie nie pasują do śniadaniowej ekipy i do siebie zresztą też. Flip. Nieenergiczny, nieobecny, znudzony poruszanymi w programie tematami, nie współpracujący. Z Kasią jak na osobę pracującą w radiu ma nieprzyjemny w odbiorze, zbyt krzykliwy, nachalny głos. Chce być taki mega nowoczesny i kul cool wobec młodzieży, a efekt jest zupełnie odwrotny. Widać, że Kasia nie czuje się swobodnie i dobrze w tej parze, pisał jeden z internautów. Szybko wyszło na jaw, że występy w porannym paśmie telewizyjnej dwójki są dla doświadczonej dziennikarki bardzo stresujące. Okazuje się, że choć 64,5 latka ma za sobą lata pracy przed kamerą, prowadzenie PNŚ kosztuje ją wiele zdrowia. O szczegółach opowiedziała ostatnio synowa słynnej prezenterki, Joanna Koroniewska. Mama miała być tu dzisiaj z nami, ale jest po trzech odcinkach i po prostu nie dała rady. Wiem, że nie dała rady, dlatego, że po prostu intensywność tej pracy jest bardzo duża. Rozchorowała się. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej, wyznała w rozmowie z Show news. Pomimo początkowych problemów, gwiazda M, jak miłość, uważa, że praca w pytaniu na śniadanie wyjdzie na dobre nie tylko samej Katarzynie Dowbor, ale także widzą TVP. Mama udowadnia, że może dawać to, czego nie mają wszystkie młodsze prezenterki. Na Zachodzie to jest normalne. W Polsce jeszcze nie i fajnie jest, że moja mama może być znowu ikoną, dodała. Czy Katarzyna Dowbor sprawdzi się w nowej roli i zdobędzie sympatię fanów porannego pasma TVP? Zobacz też. Koroniewska zabrała głos w sprawie Kasi Dowbor. Wprost oceniła karierę teściowej Bartekiendrze, jak komentuje plotki o Duecie z Katarzyną Dowbor krytyka Dowbor i Antonowicza. Widzowie pytania na śniadanie nie tego się spodziewali.